Leche. Hello. Kalimera, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku zabieram Was do hotelu, w którym byłem na wakacjach, czyli... Aldemar Knossos Royal. Royal, yes. Brawo. Dużo zieleni, prawda? Plaże, widoki. Ok, the pools. Okay. I take you smaller around. Oh, please, please. Here is your room, but we go back. Okay, super, perfect, perfect. Okay. Słuchajcie, tutaj Konstantinos nas odwiezie po hotelu szybciutko. Tu mamy pokój zaraz w takiej pięknej willi. Słuchajcie, kochani, i ten. I no i co, będziemy dalej Was prowadzić. Ja teraz pokażę Wam troszkę, nie moją twarz, ale rundę hotelu. Brawo. Hotel is full, eh? Yes. Big people. Yes, yes. Here is Manitari bar. Mm-hmm. And beach bar. Mm-hmm. Bravo. This is the main way to reception, the main restaurant. Mm-hmm. Okay. Okay. Bravo. Small trip. Yes, small trip. Kochani, now you witam. See the hotel is the half of the hotel. A, okej. Okay. Także pogoda jest piękna, słuchajcie, na dzień dobry. Bunia z tyłu siedzi, zadowolona, bo nie jesteś? Bardzo. Także emocje są wśród nas niesamowite, ponieważ dwa lata na wakacjach nie byliśmy. I słuchajcie, ruszamy do naszego pokoiku. Lewandowski. O, proszę bardzo. I słuchajcie, tu dookoła w ogóle jest taka część, tutaj jak widzicie teraz, taka villas. Tu są pokoje, takie apartamenty za dopłatą z prywatnymi basenami. Ja bym w części klasycznej, słuchajcie, i później Wam pokażę na koniec mój pokoik i mój balkonik. A tu macie klasyczne też pokoiki, które są bardzo ładnie położone, jest dużo zieleń, dużo palm. To jest przede wszystkim hotel, który ja lubię i Wy, bo ma taki charakter klubowy. Także na pewno hotelik Wam się spodoba. Słuchajcie, sieć Aldemar jest jedną z starszych takich znanych greckich sieci hoteli. Także wybór jest bardzo dobry, pewny. Niektórzy malkontenci powiedzą, że to może nie jest 5 gwiazdek, 4. Ja uważam, że to jest 5 normalne gwiazdek greckie. Dlatego do tego hotelu przyjechałem. Słuchajcie, tak wygląda plaża. Dzisiaj plaża jest, słuchajcie, przede wszystkim piaszczysta. Zejście do morza jest też piaszczyste. Są oczywiście też i kamienie, i takie głazy, ale pod kątem, słuchajcie, tego zawsze ewentualnie warto buciki zabrać ze sobą. Więc tak wygląda tutaj leżaczki, przejście, piaseczek. I zaraz dojdziemy, słuchajcie, do głównej plaży. I tak, kochani, idziemy sobie prościutko. Zostawiłem kamerkę i zaraz, słuchajcie, zobaczycie sobie, jak wygląda plaża. Tak, słuchajcie, wygląda plaża.
tak uczciwie Wam mówię, dzisiaj troszkę pogoda taka wieczna, sztormowa. O, proszę bardzo, tak wygląda plaża i tutaj, proszę, pięknie, dużo miejsca, słuchajcie, nigdy nie brakowało leżaków. Przy COVID-zie też jest tak, że jak ktoś to donoszą, te leżaki, do tego nie dają na full. Słuchajcie, jest ratownik, też bardzo ważny pod kątem Was czy dzieci. Są tutaj też sporty wodne na plaży. Ja bardzo, słuchajcie, miło wspominam, tutaj idziemy teraz dalej, Kalimera. Ja tutaj bardzo dobrze wspominam, słuchajcie, restaurację à la carte, która jest przy plaży. Chciałem tutaj bardzo dobry lunch, grybkę. Spróbuję Wam później, słuchajcie, tutaj pokazać parę przebitek na tą restaurację. Słuchajcie, to jest taka ciekawostka, która, no tak sobie mi się tutaj podobała, ale jest. To są takie baseny, które moim zdaniem powinny być dla ludzi. Są też tak zwane dla osób prywatnych, czyli osób, które wykupują ten apartament tutaj przy plaży. One, te baseny są nie dla Was, ale dla osób, które wykupiły te apartamenty. No i słuchajcie, teraz Was zabieram tutaj do tej tawerny, restauracji, która jest à la carte. Ona jest zawsze czynna przy plaży i trzeba ją sobie zarezerwować. O, tak on tutaj wygląda. Tu jest zaraz plaża. I kochani, taki zrobimy obrocik. Tu zaraz będziemy szli taką piękną ścieżką palmową. Co też ważnego, tu jest też toaleta bardzo blisko plaży, więc nie ma problemów z niczym. Beach restaurant. Polecam. Słuchajcie, też przy plaży jest, słuchajcie, bar. W barze można się napić kawę, drinki, są przekąski. Kalimera, jasas. Miła pani. To atmosfera jest super, serwis jest perfect, hotel. Super Rula. Come back. Super Rula? Petros. Rula i Petros. Pozdrawiają Was, słuchajcie, i zapraszają. O, widzicie, tutaj bardzo mili są ci Grecy, tutaj jak zwykle tu macie napoje, ciasteczka, przekąski, tak to wygląda, słuchajcie, i ten, i idziemy dalej. Jasas, jasas. 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 Słuchajcie, teraz wchodzimy w przepiękną alejkę. Wchodzimy w przepiękną alejkę, słuchajcie. Przepiękne palmy. Słuchajcie, uliczka, na której się robi często zdjęcia, sesje zdjęciowe rodziną, parą. Kamerkę teraz postaram się obrócić, żebyście widzieli. O, proszę bardzo, jak to wygląda. Cudowna. Tu jest też taka część, słuchajcie, klasyczna tych domków. Może nie bungalowów, ale tak jak Wam mówiłem, te mieszkania Wasze wakacyjne, pokoje są w takim stylu klubowym, bardzo ładnym. Także tu będzie akurat fajne zbliżenie, żeby Wam te domki, pokoje pokazać. O, proszę bardzo. Ja mieszkam troszkę po drugiej stronie, słuchajcie, moi przyjaciele tutaj. O, akurat nie złapałem też, szedł Piotrek z Anetką, nasi znajomi też, którzy prowadzą biuro. Akurat nie tak się stało, że byliśmy razem na wakacjach. No i słuchajcie, i teraz sobie spokojnie idziemy. Chodzi o takie najważniejsze części. Tu widzicie, po boku też macie te wszystkie apartamenty, pokoje, w których będziecie mieszkać, jakbyście ten hotel wybrali. O. I słuchajcie, teraz pokażę Wam baseny. Baseny, które są jak gdyby ważne, bo jeden basen jest taki bardziej rodzinny, leżeczalnym dla dzieci. Drugi jest basen. Słuchajcie, tak to taka przerwa na obrót. O, jeszcze od razu wezmę, pokażę Wam, jak pięknie wygląda ta aleja palm. Tu proszę, o. Słuchajcie, to jest basen taki bardziej, właśnie, bym powiedział, dla rodzin z dziećmi. Tu mam zjeżdżalnię dla dzieci, jedną taką płciznę fajną. O, tak to wygląda. Tu jest też oczywiście bar. Proszę, bar jest też tak troszkę niżej położony, fajnie. Lemoniadki sobie można samemu nalać, słuchajcie. Takie tutaj bajerki są, stoliczki. Słuchajcie, taki niski parter. Tak to wygląda.
Idziemy do tej zjeżdżalni jeszcze dla dzieci, słuchajcie, i... Zobaczcie, o. Mimo wszystko tych atrakcji dla dzieci trochę tutaj w tym hotelu jest. Także jak chcecie z rodzinami przyjechać z dziećmi, to zapraszam. Hotel, można powiedzieć, jest, słuchajcie, dla każdego, dla rodzin z dziećmi, dla par, dla przyjaciół. Jest tu blisko do Chersonisu, z pół godziny na pieszo. W drugą stronę, tam w Głowę można pospacerować, zwana promenada, za hotel Mitzis Laguna. No i słuchajcie, teraz wchodzimy sobie tutaj w taki główny basen, który jest tutaj przy recepcji, przy tutaj barach, przy stołówkach, restauracjach, także bardzo duży. O, teraz troszkę jak jest pochmuro, to może to aż tak fantastycznie nie wygląda, ale uwierzcie mi, że naprawdę jest tutaj fajnie. I co, moi drodzy, teraz pokażę Wam, oj, może sobie okularki rzucę, bo troszkę słońca nie ma. Teraz Wam pokażę, słuchajcie, tutaj dookoła jestem, stoję. Pokażę Wam tutaj jakby tą otoczkę hotelu. O, proszę bardzo, jest basen. To może powiedzieć taki punkt centralny hotelu, czyli basen. Tutaj, słuchajcie, za mną jest taki główny bar wieczorem. Tutaj za mną są dwie restauracje, jedna na górze, jedna na dole. Taka fajna ala taka restauracja główna, gdzie się wchodzi, że tak powiem, w spodniach. A druga taka na luzie, gdzie możecie sobie przyjść w spodenkach, nie musicie za każdym razem się przebierać. Czyli restauracje takie macie klasyczne i restauracje takie, powiedzmy, które są plażowe. O. Mamy dwa rodzaje restauracji. Restauracja główna i na dole restauracja taka ala burgerowa. Słuchajcie, teraz tak, teraz odwrócę kamerkę. A tu, kochani, na środku przy tej palmie zawsze są wieczorem animacje, jakiś zespół, jakaś muzyka, ktoś tu zawsze coś robi i coś tutaj się zawsze dzieje. Słuchajcie, kolejnym takim ważnym etapem tutaj to są sklepy, wszystkie podstawowe. O. Proszę. O. Także można tu zawsze kupić jakiś sobie prezent, suwenirek. Kochani, a jedyny moment, kiedy musimy założyć maseczkę, to są miejsca centralne, czyli słuchajcie, restauracje i restauracje, kochani, i ten, i recepcja. Także pokażę Wam tutaj jeszcze fajnie, zobaczcie, jak ładnie wszystko działa, kulturka, o super, dobre jedzonko, wszystko perfekt, słuchajcie, pizze, to jest ta taka restauracja a la bar. Owoce, słuchajcie, kebab, makarony. Bardzo dobry wybór tu zawsze. Bardzo lubiłem tą restaurację, bo nie zawsze się chciałem przebierać, a tutaj jest taka, powiedzmy, ona bardziej plażowa, tak jak Wam mówiłem. Ma charakter plażowy, nie ma kolejek, widzicie, każdy ma swoje miejsce. Także bardzo ładna. O. Kochani, jeszcze taka jedna wrzutka. Jest tutaj salon, słuchajcie, dla dzieci, gier. Także już macie takie dzieciaki, które faktycznie muszą pograć. To w tym hotelu są różnego rodzaju gry. Zobaczcie, zapraszam. I trudno. Dwa razy, jeszcze raz na wakacjach pograłem sobie i może później, słuchajcie, będziecie mieć święty spokój, że nie było gier na wakacjach. Kochani, a tak wygląda mój tarasik tutaj z pokoju. Także bardzo fajne miałem okolice, ciszę, spokój. Jak było bardzo gorąco, to cykady tutaj napierdzielały. Bardzo fajnie. Co tu jeszcze Wam powiedzieć o podsumowaniu jakby hotelu? Moi drodzy, hotel przede wszystkim uwielbiałem za jedzenie. Za fajny charakter klubowy. Za przyjemny serwis. Bardzo mili tutaj są ci pracownicy. Jeśli chodzi o staw, to głównie Grecy. Także to taki też bardzo fajny punkt, który mógł podkreślić, to jest bliskość Chersonisu.
ponieważ jeśli chciałem sobie pójść wieczorem gdzieś tam na drinka, no to akurat nie zajmowało mi to 30 minut. Jeśli mi się nie chciał wracać, to taksówka kosztowała, słuchajcie, 8 euro. Także no naprawdę hotel ma same plusy, dobre 5 gwiazdek. Ja na pewno go, słuchajcie, będę polecał. I co, kochani, lecimy dalej z kadrem, a na koniec spotkamy się w recepcji. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Moi drodzy, teraz taka już ostatnia część tutaj, co wam chcę pokazać hotelu, tak z grubsza. To jest wejście do recepcji. To jest wejście do recepcji i jeszcze pierw w prawo pójdziemy sobie do, słuchajcie, restauracji, która jest otwarta, tak z grubsza wam powiem, bo jestem w spodenkach, to nie chcę robić siary. O. Tak, kochani, idziemy sobie do restauracji głównej. Proszę bardzo, tak wygląda główna restauracja. Też bardzo ładnie. Tutaj, słuchajcie, jest to super, że tutaj są bardzo ładne widoki na basen. O, takie wejście smoka zrobi, słuchajcie. No. I też, jak widzicie, nie ma jakichś tłumów. Ludzie sobie chodzą w maseczkach, ale przy stołach, kochani, siedzicie sobie już elegancko. Przy stołach sobie siedzicie elegancko, kochani, bez maseczki. Kalimera. Także taki rzut tutaj beretem, słuchajcie, na restaurację. Pokażę wam teraz jeszcze recepcję i pomalutku się pożegnamy. Mam nadzieję, że hotel wam się spodobał. Pamiętajcie, jesteśmy w hotelu Aldemar Knossos Royal. To jest pół godziny od Heraklionu. 30 minut spacerkiem od Chersonisos. Bardzo fajne położenie pod kątem wycieczek tutaj na wschodzie, pod kątem w masecce jestem pod kątem wycieczek różnych, także jeszcze wam pokażę recepcję. Bardzo miłe dziewczyny. Kalispera. O, bardzo fajna atmosfera. To jest super, proszę. Bardzo lubiłem zawsze tutaj ten obrazek, który tu na ścianie był. Taki troszkę surrealizm w stylu Daliego, ale fajnie to się, słuchajcie, oglądało. I co, kochani, wychodzimy z hotelu. No, dużo dzisiaj wylotów, bo jest niedziela. Słuchajcie, dużo wylotów. Jest niedziela, więc tak tutaj wygląda hotel. Słuchajcie, już tę maseczkę troszkę rzucę. O. Także, kochani, zapraszam was na Kretę w 2022 roku. Może akuratnie ten hotel będzie wam się podobał. To, co wam pokazałem, zachęci. Także zapraszam was serdecznie. Dziękuję za uwagę i chodźcie, zapraszam was do hotelu Aldemar Knossos Royal na sezon 2022 i do zobaczenia, do usłyszenia. Lajkujcie, proszę, mojego vloga, jak wam się podoba. Piszcie, co sądzicie o hotelu, o sezonie 2021. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wasz fan Aleksandros. Jasu Efaristo.